Witajcie moi mili, jak dobrze wiadomo, każdy petrolhead lubi slipery, czyli samochody pozornie normalne, które potrafią zaskoczyć. I w dzisiejszym odcinku tego typu samochodem wybierzemy się na przejście graniczne w Kołbaskowie. Przed wami Opel Vectra C, rocznik 2005, pierwszy rok po lifta. No co, dobrze wiecie jak wygląda Vectra tej generacji, ale co tutaj mamy pod maską? Ten egzemplarz napędza jednostka 2.0 turbo, benzynka. Seryjnie generowała ona 175 koni mechanicznych oraz 265 Nm. Pierwszą setkę ten samochód osiągał jakoś w 9,1 sekundy, a prędkość maksymalna wynosiła 230 km na godzinę. Ale dzisiaj ruch na Kołbaskowie? Jednak aktualnie mamy tutaj 332 konie mechaniczne oraz 474 Nm. Jeśli chodzi o modyfikacje, no to jak wiadomo, trochę ich tutaj było, nawet nie wiem czy będę w stanie wam wszystkie je wymienić. Więc jest tutaj większe turbo TD04-19T, wałki z Saba w wersji aero, pompa paliwa Valbro GSS 341, większe wtryskiwacze Boscha, dolot, filtr KN, większy intercooler od FMIC, sprzęgło z Vectry w wersji OPC, półosie ponownie z Saba w wersji aero, hamulce mamy tutaj z najmocniejszych Vectr, ale nie OPC. No i jeśli chodzi o zawieszenie, no to jest rozpórka Staffa, Aibach ProKit, auto jest niższe o 3 cm. Mamy też zmieniony układ wydechowy, downpipe 3-calowy, cały układ jest tutaj 2,5-calowy, ale są też tłumiki, jest katalizator, kulturka i zwieńczeniem tego wszystkiego, pięknym zwieńczeniem, jest instalacja LPG. I co ciekawe, parametry na gaziutko, czy też na benzynie, są takie same. No mam nadzieję, że niczego nie pomyliłem, ale ten samochód jest znacznie zmodyfikowany, no i jak wiadomo, w konsekwencji znacznie szybszy. To wszystko jest powłączane. GoPro nawet też działa. Sz, to jest shit dopiero. To odpalamy samochód. No wybaczcie, że bez soundchecku z zewnątrz, ale dzisiaj naprawdę jest tutaj bardzo duży ruch. No nie chciałem wsiąść tutaj zamętu. No tak delikatnie sobie możemy. Samochód nie jest zbyt głośny. Ma tłumiki, ma katalizator, ale właśnie taki miał być. No to jest daily, no że tutaj nawet jest instalacja gazowa. No to po prostu utrwala, przynajmniej mnie to w przekonaniu, że jest to samochód nadający się do śmigania na co dzień. No dzisiaj kurczę, ruch na Kołbaskowie. Nie wiem czy osiągniemy prędkość maksymalną, ale mam nadzieję, że chociaż się troszkę szybciej też bujniemy, że zmierzymy sobie 100-200. Całkiem wygodny samochód z takiej wektryce. Ile dzisiaj na próby autostradowe? No z okazji świąt ludzie przyjechali i chcieli pobić jakieś rekordy swoimi samochodami. Ale kurczę, jeśli ludzi jest za dużo, no to też nie jest za dobrze. Co ciekawe, myślałem, że jest tutaj skrzynia M32, ale jest tutaj skrzynia F40, także bezpieczniejsza. No to dwójeczka. Tutaj mamy turbodziulę, a już tak powyżej 3000 obrotów. No to tutaj naprawdę jest walka z trakcją. Pięknie tutaj słychać też blow off. Słyszeliście? No podjeżdża taka Vectra C obok nas. Słyszycie coś takiego? Co? Uciekacie? Czy się ciśniecie? No właśnie. No dobra, no nie wiem, mam nadzieję, że w stronę Szczecina będzie mniejszy ruch. Tutaj mimo wszystko jeszcze jest ograniczenie. No ale tutaj osób nas wyprzedza. No mam nadzieję, że chociaż to 100-200 porządnie jakoś zmierzymy. No to mijamy przejście graniczne w Kołbaskowie, właściwie minęliśmy. No mamy boczny wiatr z prawej strony. No i co, tutaj damy sobie trójeczkę. Już można cisnąć. Ole, tutaj powiem szczerze, no nie zmierzymy do 200, ale jeszcze tak przy 120-130 ja tak czuję, jakby tutaj był delikatny uślizg. No opony Michelin, przepraszam, Pirelli P0 tutaj są. Teraz decha, proszę bardzo. Ja pierniczę. Ale powiem wam, kulturka jest całkiem cicho. No i tutaj
Wbija nas w fotel, jak tak przyciśniemy. Oj, wbija. Dobra, tutaj wyprzedzanie. Nie wiem, chyba widzimy się za chwilkę, coś tak czuję. Albo wiecie co, jest sześciobiegowa skrzynia biegów, to sprawdzimy sobie może obroty. Wściekła ta Wektra. Świntucha mała. Już nie taka mała w sumie. 120 to jest 2600. Tak, 38. To 40 to jest 3042. No i kurczę, tutaj nie wiem. Przy stówce jeszcze zobaczymy. Stówka. No z drugiej strony jest troszeczkę mniejszy ruch. Tutaj jest spory dość. Stówka, no to mamy 2183. Dobra, nie będziemy tutaj cisnąć na szóstym biegu do dechy. Silnik ma tak niskie prędkości. Nie będziemy tutaj falić po dwumasie. Tutaj jest on taki w pełni siły przy tych obrotach. Za chwilę się widzimy. Dobra, co, jesteśmy na odcinku specjalnym. Nie ma opcji w stronę Berlina się rozbujać, także zjedziemy sobie na drugim zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmyn. No tutaj tak delikatnie sobie. No i proszę, 210. Takie porządkowe. Okej, okay, to zjeżdżamy. My się co chwilę też wiadomości jakieś takie o ruchu. Ale tutaj rwie ten samochód, no nie ma tutaj szpery, także na zakrętach trzeba uważać, bo kurczę, potrafi nam tutaj rwać kierownicą na boki, jak deptamy. No właśnie to jest, tak. Kurczę, ciągle tutaj wiadomości mi się włączają. Nie mam pojęcia, jak to wyłączyć. Dobra, soundcheck. No, proszę bardzo. Ja pierniczę. Mogą drugi, mogą trzeci. Będziemy zawsze jeździć po płaskiej drodze. Dobra. To tyle, jeśli chodzi o... Ja pierniczę, no. Że akurat nie mogę tutaj się... Czujny telefon też to przypomnieć. ...się teraz zatrzymać. Ciągle mi się wiadomości drogowe jakieś tutaj wpierniczają. Może to wyłączę radio po prostu. Da się wyłączyć. No dobra. No, Wektrolot naprawdę sobie tutaj ładnie radzi. Ale 100-200, nie patrzcie na pomiar, bo jest tutaj pod górę. 19 sekund, ale to pod górkę jest. Dobra, skupiamy się już na prędkości maksymalnej, wyżej później 100-200 sobie zmierzymy. Szósty bieg. No 250 licznikowe. Dość długa skrzynia. To auto by się nam lepiej tutaj jeszcze zbierało, gdyby nie było bocznego wiatru. Według GPS-u bardzo się cieszę, że mogłem pocisnąć w końcu. W tą stronę już nie ma takiego ruchu.
O kurczę, tu zwolnię, bo tam jedzie policja. Ale ja ich zaskoczę, zmierzymy sobie 100-200 i tak śmigniemy. Pomyślą, że my ciśniemy non-stop. Muszę wam powiedzieć, że jechaliśmy non-stop na gaziutku. Bardzo fajnie. Ja pierniczę, ale nawet nie ma tutaj strachu w tym samochodzie przy takiej prędkości. Ja bym do 300 mógł taką wektrą się bujnąć. Dobra, trzeci bieg i 100-200. Pocisnęliśmy. Wskazówka tutaj w sumie opadła. W sumie można tak to powiedzieć, że opadła. Oparła nam się. Nawet o słupek tutaj. Elegancko. Dobra, może jeszcze raz 100-200 spróbuję. A nie wiem, może bym musiał po prostu biegi szybciej tutaj zmieniać. Albo przy innych obrotach. No i dobra. I 100-200. Mi się wydaje, że tutaj jest dalej uślizg tak przy 130 km na godzinę. No, 14,99. Myśmy tutaj jeszcze zeszli troszeczkę w dół. No, ale próba autostradowa, najważniejsza była tutaj prędkość maksymalna. Ten samochód bardzo ładnie się odpycha. Nawet jak to nie jest szczyt jego możliwości, jeśli chodzi o przyspieszenie 100-200, no musiałbym się tutaj wjeździć. W ogóle tutaj jest nawet short shifter, bardzo fajnie tutaj się zmienia biegi. A tutaj proszę, pierwszy raz wsiadam do tego auta i mam czas prawie że taki sam jak E55 AMG W210, który ma pojemność 5,4 litra i 354 konie mechaniczne. No to co, myślę, że byłoby to na tyle. Próba autostradowa odbyła się pomyślnie, jak najbardziej pomyślnie. Bardzo lubię zamknięte budziki. Także pozdrawiam was i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie. Na razie, trzymajcie się.